Jak rozpoznać ludzika? Wypatruj malutkiej, uroczej kuleczki, ruchliwego ptaszka, małych, błyszczących, czarnych oczu, a przede wszystkim wielkiej plamy na piersi w kolorze ceglasto-brązowym, może pomarańczowym, która przypomina odwrócone serce. Poza tym ludzik jest szaro-brązowy i niby niepozorny, ale Twoją uwagę może też zwrócić ruchliwy ogonek ludzika. Jak zaprosić ludzika do ogrodu? Polecamy Ci takiego gościa w ogrodzie. Jego uroczy śpiew może towarzyszyć Ci w pracach ogrodowych od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zostaw na trawniku jesienne liście, żeby ludzik mógł znaleźć pod nimi smaczne kąski. Sadź w ogrodzie gęste i różnorodne owocujące krzewy, nie tylko dla ludzika. Jeżeli obok zostawisz mu kawałek skoszonego trawnika, będzie idealnie. Możesz też zostawić stertę starych gałęzi, chrustu. Tam ludzik znajdzie bezpieczne schronienie. Absolutnie nie stosuj chemicznych środków ochrony roślin. Dla małego ludzika może to być zabójcze. Zachęcamy Cię do tworzenia ogrodów na ptak. Nie tylko dla ludzików, dla całej przyrody. Do zobaczenia w ogrodzie.